poszukiwaniu egzotyki odbywamy nieraz dalekie podróże, przemierzamy tysiące kilometrów. Tymczasem wystarczy wybrać się na wschodnie rubieże Polski, by w malowniczym krajobrazie odnaleźć to, co fascynujące i nieznane. Przed nami wyprawa do najbardziej tajemniczego zakątka Polski, do magicznych, wciąż dzikich gór położonych w najdalej wysuniętym na południowy wschód krańcu Polski. Kto lubi piesze wycieczki, chce zmierzyć się z naturą i przeżyć prawdziwą przygodę, powinien przyjechać w Bieszczady. Wędrówkę po tych niezwykle popularnych w latach 60., a dziś na nowo odkrywanych górach, zaczynamy od przepięknej Doliny Sanu. Rozległa, płaska dolina, niegdyś gęsto zaludniona przez rdzennych mieszkańców tej ziemi, Bojków, po wojnie stała się wymarłą pustynią. Przez dziesięciolecia była prawie niedostępna dla turystów. Tereny te znajdowały się pod władaniem specjalnych agent rządowych. Wykorzystywano je jako miejsce polowań dla dostojników i gości dewizowych. Dziś obszar ten objęty jest ochroną Parku Krajobrazowego Doliny Sanu oraz Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Główną osią parku jest San, największa rzeka regionu, która na tym odcinku wyznacza naturalną granicę państwa pomiędzy Polską a Ukrainą, dzieląc Bieszczady na leżącą po stronie sąsiada część wschodnią i położoną po stronie polskiej część zachodnią. Od zachodu obszar ten zamknięty jest wysokimi górami, gniazdem Tarnicy, Połoniny Bukowskiej, Bukowego Berda i Kopy Bukowskiej. To najbardziej dziki i odludny zakątek, w którym natura rządzi się swoimi prawami. Wokół otaczają nas rozległe lasy, łąki, dzikie zarośla, wśród nich objęte ścisłą ochroną górskie torfowiska wysokie. Prawdziwy turysta znajdzie tu niemal całkowitą głuszę. Z resztą regionu łączy go jedyna wiodąca tędy droga. Po bieszczadzkich bezdrożach najlepiej poruszać się jeepem. Niestraszna wtedy będzie przeprawa nawet przez rwące górskie rzeki czy strumienie. By dotrzeć do pierwszych oznak cywilizacji, musimy pokonać wiele kilometrów. W tych spartańskich warunkach cennym jest posiadanie różnych umiejętności. Na terenie tego gospodarstwa, by móc delektować się smakiem świeżo pieczonego pstrąga, wpierw trzeba wykazać się umiejętnościami w łowieniu ryb. Reszta należy do gospodarza. Po 15 minutach smaczna i chrupiąca rybka gotowa jest do degustacji. Górskie rzeki i potoki pełne są ryb. W pstrągi, lipienie i brzanki obfituje również san, w
każdym swym odcinku przepiękny i w każdym innym niezapomniany. W górnym biegu, gdy przebija się przez Bieszczady, rwący dziki, potem spadając na niziny, leniwie meandruje kamienistym korytem, tuląc się brzegiem pod górskie osypiska, podmywając brzegi, tocząc kamienie. Spływ malowniczą Doliną Sanu dostarcza turystom niemało emocji. Na wysokości Soliny brzegi Sanu spina potężna zapora, dzięki której w samym środku Bieszczadów powstało wielkie, sztuczne jezioro, określane mianem Bieszczadzkiego Morza. Pod powierzchnią zajmującego 21 km kwadratowych jeziora spoczywa 11 zatopionych bieszczadzkich wsi. Budowę największej w Polsce zapory i hydroelektrowni ukończono w latach 60. XX wieku. Ważąca ponad 2 miliony ton, 82-metrowa betonowa konstrukcja może spiętrzać wodę do wysokości 60 metrów. Korona zapory udostępniona jest dla turystów. Spacer po imponującej tamie jest dużą atrakcją. Roztacza się z niej wspaniały widok na Jezioro Solińskie. Zalew Soliński jak magnes przyciąga miłośników sportów wodnych. Dla żeglarzy jest to jeden z najatrakcyjniejszych akwenów w Polsce. Skomplikowana, licząca 160 km linia brzegowa jeziora z licznymi zatoczkami zapraszającymi do cumowania sprzyja uprawianiu żeglarstwa. Regularnie po zalewie kursują statki białej floty. Ze względu na zmieniającą się płynność przepływu Sanu i występujące tu duże wahania poziomu wody, jezioro nie jest przyjazne dla kąpiących się. Nad brzegami zalewu znajdują się liczne przystanie wodne, kąpieliska, pola namiotowe oraz ośrodki wypoczynkowe. Najbardziej znanym kurortem jest Polańczyk. Przez całe stulecia była to jedna z wielu bieszczadzkich osad, która w połowie lat 70. otrzymała status uzdrowiska. Zadecydowały o tym doskonały klimat, atrakcyjne położenie, a także wybijające tu lecznicze źródła wód mineralnych. Kuracjusze leczą tu choroby układu oddechowego i nerwowego, a pobyt uprzyjemnia im objazdowa kapela Bieszczadzkie Echo. Prawdziwy smak bieszczadzkiej przygody poznajemy, udając się na jedną z malowniczych połonin. Górskie łąki zajmujące najwyższe szczyty powyżej 1100 metrów tworzą niepowtarzalny, niespotykany w innych górach Polski pejzaż.
Na Połoninę Wetlińską, najdalej wysuniętą na zachód część Bieszczadów Wysokich, prowadzi żółty szlak z Przełęczy Wyżniańskiej. Po niecałej godzinie marszu docieramy na wysokość 1258 metrów. Stąd roztacza się wspaniała panorama na koronę Bieszczadów, wszystkie najwyższe szczyty gór, Połoninę Caryńską, Małą i Wielką Rawkę, Halicz oraz Starnicę. Wędrówka wśród otwartych wierzchowin i niekończących się widoków daje poczucie nieograniczonej wolności, mimo że można się tu poruszać tylko oznakowanymi szlakami, bo to teren Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Nad bezpieczeństwem turystów na górskich szlakach nieprzerwanie od ponad 40 lat czuwa Bieszczadzka Grupa Ratowników GOPR-u, niosąca pomoc w każdej sytuacji. W zagubionych wśród górskiego krajobrazu bieszczadzkich wioskach nierzadko odnajdujemy żywe skanseny. Wciąż zamieszkałe dawne wsie z tradycyjną drewnianą zabudową. Tu czas jakby się zatrzymał. Można tu jeszcze spotkać studnię z żurawiem, prawdziwą bacówkę, gdzie oryginalny góralski ser wyrabia się jak dawniej. No, co by to nie? Sertem płacem spijemy też, bo to jest... Co to za ser? Specjał. Specjał bieszczadzki. Bieszczadzki. Łowski ser górajski i po bieszczadzku zrobiony. Taki rodzaj osypka. Tu raczej może i no, bunt. Łoscypek jest... Bunt? Bunt. Łoscypek jest to inny. Łoscypek... bardzo dobry. No. Wędrując dalej, docieramy do Doliny Potoku Rabego. Prowadzi tędy atrakcyjny szlak turystyczny, rezerwat Gołoboże, który chroni ogromne rumowisko skalne. U podnóża rezerwatu uwagę zwraca stara studnia, zasobna w rzadko spotykane wody mineralne, zawierające arsen. W pobliskim lesie odnajdujemy pozostałości starych sztolni. W XIX wieku wydobywano tu rudy żelaza. Dalej droga prowadzi do starego kamieniołomu. Imponujące pionowe urwiska dają wyobrażenie o budowie geologicznej Bieszczadów, którą tworzą silnie pofałdowane skały osadowe, tak zwany flisz karpacki. Skalne szczeliny kryją rzadkie minerały, piękne kryształy kwarcu oraz żółtego arsenu. Wijąca się wśród wzgórz niewielka górska rzeczka Osława od zachodu wyznacza granice Bieszczadów Zachodnich, oddzielając je od Beskidu Niskiego. Nad miejscowością Prełuki tworzy malownicze przełomy. Dolinę Osławy zamieszkuje największe w Bieszczadach skupisko ludności łemkowskiej, dawnych gospodarzy tej ziemi. Wśród starych łemkowskich wsi możemy odnaleźć ślady dawnej historii. W Komańczy, dużej wsi letniskowej położonej na pograniczu Beskidu Niskiego i Bieszczadów, odnajdujemy wyjątkowy zabytek drewnianej architektury łemkowskiej.
Wzniesiona w 1802 roku dawna grecko-katolicka, obecnie prawosławna cerkiew, jest jedną z trzech na tych terenach zachowanych budowli sakralnych typu wschodniołemkowskiego, o charakterystycznej trójdzielnej konstrukcji w tak zwanym wariancie bezwieżowym. Położoną na obronnym wzgórzu świątynię otacza kamienny murek, w który wkomponowana jest dzwonnica, pełniąca jednocześnie funkcję bramy. W obrębie świątyni umieszczono nagrobki proboszczów i fundatorów cerkwi. W sąsiedztwie zabytku zachowało się jeszcze kilka tradycyjnych chałup łemkowskich z przełomu XIX i XX wieku. Kryte gontem drewniane chyże zdobią brązowe belki z białymi pasami. Pozostałości kultury Łemków pielęgnują nieliczni już potomkowie. To dzięki nim nie odeszły w mroki zapomnienia tutejsze tradycje. Znajdujemy się w pokoju, gdzie jest zbiór haftów i strojów regionalnych z terenu Komańczy. Wszystkie hafty wykonane są przeze mnie i przez mojego męża. Chciałam pani zaprezentować stroje, które tutaj mamy. Mamy tutaj oryginalną krywulkę, lejbik, zapaskę. To jest spódniczka, która jest szyta ręcznie. Pamięta jeszcze czasy austriacko-węgierskie. Wszystko to jest zbierane ręcznie i wszystkie wzory tutaj farbowane, ścięte z materiału i farbowane w naturalnych kolorach. Takie poszczególne elementy ja wykonuję tutaj w naszym małym warsztaciku, co bardzo proszę. Zobaczymy, jak to się tworzy. Tutaj mamy na stole krywulki, czyli dziergane kołnierze, które służyły do ozdoby wszystkich strojów świątecznych. Na tym terenie każdy jeden strój świąteczny miał właśnie taki kołnierz. Niech pani nawet przymierzy. Jest piękny, ale jest wykonywany z poszczególnych elementów. A kto te wzory wymyśla? My sami projektowaliśmy wszystkie hafty, które są wykonane tutaj w naszym pokoju. Popróbowałaby pani to zadziergać, tak? Trzeba 5 koralików czerwonych i zadziergać go za czarny koralik, żeby powstał po prostu tak jak półkrzyżyk. Czy to jest dobrze wykonane? Dobrze. Żeby powstała taka szeroka krywulka, czyli taki kołnierz szeroki, to trzeba właśnie z takich poszczególnych elementów zrobić wzór i dopiero to wszystko ze sobą łączyć, zszywając. Im panna była bogatsza, tym kołnierz był szerszy. Na wykonanie takiej krywulki potrzeba 3,5 tygodnia. Nam jednak pora ruszać w drogę. Podążając na południe zaledwie 5 kilometrów od Komańczy w miejscowości Radoszyce, odnajdujemy pełne legend miejsce. Stare podania mówią, że wypływająca tu z cudownego źródełka woda ma moc uzdrawiającą. Na wzgórzu umieszczono kapliczkę. Wewnątrz znajduje się współczesna ikona przedstawiająca Chrystusa w ogrójcu. Stąd już tylko krok dzieli nas do granicy ze Słowacją.
My jednak pozostajemy po naszej stronie, by w ciszy bieszczadzkiej nocy kontemplować niepowtarzalne piękno polskich gór.